Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. To jest zmiana zakresu rzeczowego zadania priorytetowego. Druk numer 253. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2013. Zmienia się zakres rzeczowy zadania priorytetowego pod nazwą Komisariat Policji 4 Komendy Miejskiej Policji, remont budynku, kontynuacja, na Komisariat Policji 4 Komendy Miejskiej Policji, remont siedziby pomocniczej przy ulicy Radzikowskiego 29. Kwota 25 tysięcy złotych pozostaje bez zmian. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnione. O zmianę zakresu rzeczowego zadania zwrócił się Komisariat Policji 4. Jak z uchwały wynika, następuje zmiana zadania polegająca na tym, że pieniądze będą przeznaczone na remont siedziby pomocniczej przy ulicy Radzikowskiego. Zwrócił się o to komendant Komisariatu Policji 4. Wszystkie zadania, które będą realizowane przez policję w ramach przyznanych przez dzielnicę środków, zostały pozytywnie zaakceptowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w mieście. Opinia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Nie ma przewodniczącego dzisiaj. To trudno. Teraz tak, otwieram dyskusję. Ja mam pytanie zasadnicze. Jakie wydziały Komisariatu na Królewskiej znajdują się na Radzikowskiego oprócz Wydziału do Spraw Nieletnich? Znaczy pytam dlatego między innymi, że ta jednostka znajduje się na terenie dzielnicy 4, tyle 96. I z tego co wiem, naszą dzielnicę obsługuje sam Komisariat przy ulicy Królewskiej. Natomiast ta filia obsługuje przede wszystkim dzielnicę czwartą. Ja nie mam takiej wiedzy, wręcz odwrotnie. Ja mam taką wiedzę, dlatego że współpracuję akurat w sprawach chociażby zawodowych i jest pytanie o konkretne. Nas obsługuje komisariat znajdujący się przy Radzikowskiego. Nieprawda. Czyli dzielnicowy. Nieprawda. Panie Przewodniczący, nieprawda. Sam interweniowałem w sprawach na ulicy Królewskiej. Absolutnie przy Królewskiej. Oczywiście. Na pewno przy Królewskiej. Na 100% przy dlatego zapytałem o wydziały, że Wydział Prewencji jest na ulicy Królewskiej. Wydział na przykład nieletnich, owszem, zajmuje się naszymi szkołami, podlegają nasze szkoły, ale tylko nasze szkoły z tego co mi wiadomo. Nic więcej. I to też tylko w zakresie do spraw nieletnich. Nic więcej. Nie wystarczy, panie przewodniczący, bo to jest pytanie, dlaczego mamy w tym momencie finansować dzielnicę czwartą? Jaki wkład w takim razie w remont tego komisariatu wnosi dzielnicę czwartą? Konkretne pytanie. Proszę Państwa, ale jeżeli chodzi o filię MOX, która również znajduje się przy ulicy Radzikowskiego, tak samo obsługuje dzielnicę szóstą i dzielnicę czwartą. I komisariat też obsługuje i dzielnicę jedną, i dzielnicę drugą. Ja jestem generalnie też tutaj, mam pewne wątpliwości co do finansowania przez samorządy komisariatów policji, mam wątpliwości. Natomiast rozumiem też potrzeby komisariatów policji, bo akurat z pewnych powodów je znam. Natomiast też uważam, że jeśli ma ten komisariat przede wszystkim dzielnicy czwartej, bo tej właśnie dzielnicy służy, to w tym momencie jest pytanie, jaki wkład dzielnica czwarta wnosi w komisariat? Dlaczego my mamy ciągle finansować coś, co jest poza, co się odbywa poza naszą dzielnicą? A dlaczego pan uważa ciągle? No już były takie przykłady, panie przewodniczący, nie wiem tego. Tej kadencji to są pierwsze pieniądze idące na Radzikowskiego w celu podniesienia warunków pracy funkcjonariuszy, którzy narażają życie dla naszych mieszkańców, a pracują w warunkach takich, że nie życzyłbym nikomu. To po pierwsze, jak pan tam był, to pan zobaczył i wie, jak sytuacja wygląda. Dramatycznie, katastrofalnie. I nawet jeśli by się okazało, że dwóch policjantów czy jeden pracuje, to uważam, że pieniądze są wydatkowane słusznie dla tego jednego czy dwóch policjantów. Pięknie, to zadam w takim razie pytanie jeszcze jedno. Co pan przewodniczący zrobił, żeby dogadać się w tej sprawie z dzielnicą 5 i dzielnicą 4? Skoro komisjara przy ulicy Królewskiej obsługuje również dzielnicę 5. Ja przewodniczę Radzie Dzielnicy 6, a nie Radzie Dzielnicy 4.
A jeśli pan będzie chciał posłuchać, co robimy wspólnie, czy jakie mamy plany, to pan niedługo usłyszy. Tylko no, nie czas dzisiaj na sesję. Ale czemu to dzisiaj usłyszeć? Bo to nie jest tematem tego punktu porządku obrad. Nie jest tematem, panie przewodniczący. Proszę mi nie mówić, że nie jest. Nie jest tematem porządku obrad współpraca Rady Dzielnicy 6 z Radą Dzielnicy 4. W zakresie remontu komisariatu przy ulicy Radzikowskiego, jak również wcześniejszego przy ulicy Królewskiej, jest to kwestia współpracy wszystkich dzielnic, który dotyczy, a być może nawet dzielnicy 7, chociaż nie mam tutaj pewności, który dotyczy właśnie ten. Panie przewodniczący, no nie oszukujmy się, dlaczego my mamy finansować wszystko, skoro te dzielnice wszystkie powinny do tego się dołożyć? Proszę mi wytłumaczyć, co wszystko. Co pan rozumie pod mówię słowem wszystko? Komisarze przy ulicy Królewskiej powiedziałem jasno. Komisarze przy ulicy Królewskiej wcześniej, a obecnie, mówimy o tej uchwale, chwili przy ulicy Radzikowskiego. Szanuję pana zdanie, pan jest przeciwny, będzie pan wyrażał swoją wolę głosowania. Powiedzcie, panie przewodniczący, konkretnie. Mam prawo do usłyszenia od pana odpowiedzi. Ja już udzieliłem panu wyczerpującą odpowiedź. Nie jest to wyczerpujące. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady na tym punktem porządku sesji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przyliczenie głosu. Oczywiście. Kto jest przeciw? Trzy osoby. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.